Max i Ruby. Lubi ich świat. Max i Ruby, siostra i brat. Max i Ruby. Poznaj ich zajęczy dzień. Max i Ruby. Ruby sprzedaje lemoniadę. Świetny pomysł, Ruby. Stoisko z lemoniadą pozwoli nam zebrać pieniądze na wycieczkę skautek do zoo. Dziękuję, Luizo. Wszyscy lubią lemoniadę. Zrobimy jej dużo i będziemy sprzedawać po 5 centów za szklankę. Naprawdę myślisz, że ludzie zapłacą tyle za lemoniadę? Jeśli tylko jej spróbują. Zrobimy ją według sekretnego przepisu mojej babci. Potrzebny nam będzie dzban z wodą. Dodamy wyciśnięte cytryny i cukier, nie za dużo. Tyle wystarczy. Teraz wszystko wymieszamy. Nie zapomnij o lodzie, musi być chłodna. Teraz dodam specjalną przyprawę. Listek mięty z ogródka babci. To już wszystko? Możemy spróbować, ale tylko odrobinkę. To lemoniada na sprzedaż, pamiętaj. Ach, bardzo orzeźwiająca. Przepyszna. Przepyszna. Nie, Max. Nie zrobiłyśmy tej lemoniady dla nas. Skoro już mamy lemoniadę, potrzebne nam duże pudło, żeby zrobić stoisko. Wiem, gdzie możemy je znaleźć. Idziemy do szopy poszukać dużego pudła. Nie ruszaj lemoniady. Drewniana skrzynia będzie idealna na stoisko z lemoniadą. Alarm, alarm, niebezpieczeństwo, alarm. Max? Przepyszna. To nie jest lemoniada dla nas, braciszku. Jest na sprzedaż, rozumiesz? Naleśniki z mrówkami i żołędziami? Obrzydliwe! Widziałaś kiedyś takie stoisko z lemoniadą? Czegoś tu brakuje. Już wiem! Lemoniada po 5 centów. Teraz pozostaje nam tylko zaczekać na klientów. Ciekawe, kto będzie naszym pierwszym klientem. Przepyszna! Ta lemoniada jest tylko na sprzedaż. Musisz ją kupić. Nie możesz kupić lemoniady za naleśniki z mrówkami i żołędziami. Musisz zapłacić 5 centów. Jeśli nie zapłacisz, nie dostaniesz lemoniady. Weź sobie sok z lodówki. Cześć, Max. Cześć, Ruby. Cześć, Luizo. W co się dzisiaj bawicie? Wcale się nie bawimy, pani Królisiewicz. Zbieramy pieniądze na wycieczkę skautek do zoo. Lemoniada jest po 5 centów. Świetnie się składa. Właśnie myślałam o tym, że chętnie napiłabym się świeżutkiej, chłodnej lemoniady. Czy to listek mięty? Tak. Przepyszna. Powiem o tym moim znajomym. Dziękuję. Do widzenia. Dziękujemy. Słyszałaś to, Ruby? Pani Królisiewicz powie wszystkim swoim znajomym. Zaraz sprzedamy lemoniadę. Gdybyś miał swoje stoisko, też mógłbyś zarabiać pieniądze. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma za co. Zapraszamy. Proszę powiedzieć o nas znajomym.
robisz, Max? Przepyszne. Stoisko z naleśnikami. Nikt nie kupi naleśników z mrówkami i żołędziami. Witajcie, dziewczynki. Co dzisiaj sprzedajecie? Witaj, Rosalindo. Sprzedajemy lemoniadę według przepisu babci. Po 5 centów za szklankę. Co za okazja. Chyba się skuszę. Przepyszna. Naprawdę umiecie trafić w gust klienta. Cześć, Max. A ty co dziś sprzedajesz? Przepyszne. Ojej, nie mam ochoty, dziękuję. Pan Królisiewicz. Cześć, Rubi. Cześć, Luizo. Pani Królikiewicz powiedziała mi o waszej przepysznej lemoniadzie. Jedna dla mnie i jedna dla mojego dziecka. Dwie lemoniady? Już się robi. Bobasowi smakuje wasza lemoniada. Mnie też. O, a to co? Max też ma stoisko. Zobaczmy, jakie smakołyki sprzedaje. Przepyszne. Ojej. Nie, dziękuję, Max. Tak mi przykro. Zdaje się, że nikt nie chce twoich naleśników. O, co tu się dzieje? Babcia! Czy ktoś wie, gdzie mogę dostać szklankę orzeźwiającej lemoniady? Właśnie tutaj. Po 5 centów za szklankę. Przepyszna. Sama bym pewnie lepszej nie zrobiła. A teraz z przyjemnością przekąsiłabym co nieco. Może takiego pysznego naleśnika z mrówkami i żołędziami? Przepyszne. Spójrz, Luizo, mamy jeszcze jednego klienta. Podaj temu panu szklankę lemoniady. Będzie panu smakowała. Proszę bardzo. Przepyszna. Wyprzedaż. Raz, dwa, trzy. Myślisz, że ten stół będzie wystarczająco duży? Mam nadzieję, Luizo. Dobrze, wszystko gotowe. O, cześć, Max. Luiza i ja organizujemy wyprzedaż. Czy wiesz, co to takiego, braciszku? Chodzi o to, żeby sprzedać niepotrzebne rzeczy. Przyniesiemy wszystkie stare zabawki i ubrania i sprzedamy je. Pieniądze, które zarobimy, przeznaczymy na wycieczkę skautek. Możesz pomóc, jeśli chcesz. Powinniśmy wyjąć wszystko z szafy. Potem zdecydujesz, co chcesz zatrzymać, a co chcesz sprzedać. To bardzo dobry pomysł, Luizo. Połóżmy to na podłodze i podzielmy na dwa stosy. Tu będzie stos chcę zatrzymać, a tutaj stos chcę sprzedać. Dobrze? Bardzo się cieszę, że mi pomagasz, Luizo. Niesforny loczek i mała wróżka na pewno nie trafią na stos chcę sprzedać. To moje ulubienice. Zatrzymam je. A co zrobisz z tą żabą? Z księciem? Wiesz, nie bawię się nim za często. Połóż go na stos chcę sprzedać. Pinokio zostaje. Zatrzymasz torebkę i buty? Nie. Co my tu jeszcze mamy? Szczeniaczek trafi na stos, chce? Mieszasz posortowane rzeczy! Zatrzymać! Nie, Max, nie możesz zatrzymać księcia. Mam zamiar go sprzedać, braciszku. Możesz zanieść te rzeczy na dwór, na nasze stoisko. Dobry pomysł, Ruby! Proszę, weź to i połóż na stole, dobrze? A zanim wrócisz, przygotujemy więcej rzeczy na sprzedaż, dobrze?
Chcesz to? Nie, raczej nie. Max, prosiłam, żebyś zaniósł te rzeczy na stoisko. Zatrzymać? Nie, Max. Chcesz tę sukienkę, Ruby? Jest za mała, nie. Na 7 instrumentach jednocześnie. A pamiętasz, kiedy ostatnio się nią bawiłaś? Sprzedać! Dobrze, że wróciłeś. Jest kilka rzeczy do wyniesienia, Max. Bardzo nam pomagasz, wiesz? Zatrzymać? O nie, braciszku, małpkę też sprzedamy. Jeśli nie chcesz nam pomóc, poradzimy sobie. Zabierz je na dół, tak jak tamte zabawki. Dobrze, Max? Dziękuję. W naszym stoisku jest już sporo rzeczy. Na pewno. Wyobrażam sobie ten zastawiony stół. Zarobimy dość pieniędzy na wycieczkę skautek. O, przyszedłeś po następne rzeczy, tak? Bardzo dziękuję, Max. Prawie skończyłyśmy. Poukładajmy rzeczy ze stosu. Chcę zatrzymać. Potem zejdziemy na dół i poukładamy towar na stoisku. Mamy tak dużo rzeczy, że mogą nie zmieścić się na jednym stole. Zarobimy. I uzbieramy dość pieniędzy, żeby pojechać na wycieczkę skautek. Wiem, gdzie jest drugi stół, gdyby był potrzebny. Gdzie się podziały wszystkie rzeczy, które Max zniósł na dół? Było ich o wiele więcej. I gdzie jest Max? A to co? Max, co ty tu robisz? Zatrzymać. Nie możesz zatrzymać tych zabawek. Naprawdę musimy je sprzedać, żeby zdobyć pieniądze na wycieczkę. Ojej, a co tu się dzieje? Cześć, babciu. Urządzamy wyprzedaż, żeby zebrać pieniądze na wycieczkę skautek. Widzę na waszym stoisku dużo naprawdę ładnych zabawek. Tak, są bardzo ładne i niedrogie. Wiecie co? Podoba mi się ta żaba. To żabi książę, tylko 50 centów. I ten uroczy mały piesek. To jest szczeniaczek, kosztuje 30 centów. I ten śmieszny kowboj na koniu. I gająca małpka, i kaczuszka. Razem płacisz 2 dolary, babciu. Dziękuję bardzo, dziewczynki. Pomożesz mi zanieść zakupy do domu, Max? Babciu, co chcesz zrobić z tymi zabawkami? Zatrzymać! Do widzenia! Magiczne sztuczki. Do
dobrze. Jaką sztuczkę zrobimy najpierw? Spróbujmy. Może tę. O, będzie nam potrzebny ochotnik z widowni. Max! Zgodzisz się być ochotnikiem z widowni, braciszku? Chcemy poćwiczyć magiczne sztuczki. Możesz nam pomóc. Siedź tu spokojnie, dopóki nie poproszę ochotnika z widowni, dobrze? Max! Nie dotykaj magicznej skrzyni. Tylko iluzjoniści wiedzą, jak się z nią obchodzić. Przecież miałeś być naszym widzem. Siedź tu, dopóki cię nie wezwiemy, dobrze, Max? Ja pierwsza wystąpię, dobrze, Luizo? Dobrze. Panie i panowie, za chwilę Luiza wspaniała i niesamowita Ruby zaprezentują pierwszą sztuczkę. Czy możemy prosić ochotnika z widowni? Max! Miałeś być ochotnikiem. Tędy proszę. Znalazłam ochotnika, Ruby. O, witaj, młody człowieku. Powiedz, dobrze mnie słyszysz? To zadziwiające. Bardzo trudno coś usłyszeć z czymś takim w uchu. Ta-dam! Jak? Prawdziwy magik nigdy nie zdradza, na czym polega sztuczka. To magia. Możesz wrócić na miejsce. Dziękuję. Wypróbujmy sztuczkę z mlekiem. Dobrze. Teraz zajmij swoje miejsce na widowni i poczekaj, aż cię wezwiemy, dobrze, Max? Jesteś gotowa, Luizo? Dziękuję, Ruby. Jak państwo widzą, mam tutaj zwykłą, najzwyklejszą gazetę. Zwinęłam ją w taki sposób, że mogę przez nią spojrzeć. Co dalej? Poproś ochotnika z widowni. Dobrze. Czy mogę prosić ochotnika z widowni? Dziękuję, młodzieńcze. Mógłbyś podtrzymać tę gazetę? Teraz proszę o uwagę. Wleję do środka cały dzbanek mleka, nie rozlewając ani jednej kropli. Jesteś gotowy, Max? To znaczy, młodzieńcze? Już ci mówiłam, Max. Magicy nie zdradzają swoich sekretów. Chodź. Pokażemy ci następną sztuczkę. Ruby, co takiego Max ma na brodzie? Co? O, Max, zdaje się, że pobrudziłeś się sokiem. Jest tu trochę soku. Zetrę go tym, dobrze? Chwileczkę, co to? Ta-dam! Jak? To jest magia, Max! Byłaś świetna, Ruby. Myślisz, że uda nam się sztuczka ze znikaniem? Cóż, magiczna skrzynia jest przygotowana. Spróbujmy! Pamiętaj, musimy postępować zgodnie z instrukcją. Jasne! Dobrze, wszystko gotowe.
panie i panowie! Gdzie jest Max? Nie mam pojęcia. Może wszedł do skrzyni. Bardzo go interesowała. Poszukajmy go. Nie, tutaj go nie ma. Sprawdźmy z tyłu. Nie, tutaj też go nie ma. Jesteś pewna, że nie schował się w skrzyni? Nie było go tam. Sama sprawdź. Masz rację. Nie ma go tu. Teraz nie mamy publiczności. Po co wam publiczność? Babcia! Przygotowujemy się do konkursu talentów. Dobrze, że przyszłaś zobaczyć sztuczkę ze znikaniem. Ona kończy nasz występ. Uwielbiam sztuczki ze znikaniem. Tu, babciu. A teraz Luiza wspaniała i niesamowita Ruby zapraszają państwa na wielki finał. Niesamowitą sztuczkę ze znikaniem. Na oczach wszystkich sprawię, że Luiza zniknie w tej oto magicznej skrzyni. Nie mogę się doczekać. Poproszę Luizę, żeby otworzyła drzwi i weszła do skrzyni, a potem wypowiem magiczne zaklęcie i puknę w skrzynię 3 razy. O tak. Max! Jaka wspaniała sztuczka! A skąd ty się tam wziąłeś? Magia! Świetliki Maxa. Przyszłaś w samą porę, Luizo. Miałam się właśnie zastanowić, co weźmiemy ze sobą na pokaz fajerwerków. Uwielbiam letnie pokazy fajerwerków w parku. Ja też! Nie ma nic fajniejszego od fajerwerków. Ziu! Ba, bach! Bum! Bum! Bach, bum! Och! Światliki! Ziu! Bach! Fajerwerki, Maksiu. Inaczej mówi się na nie sztuczne ognie. Dzisiaj wieczorem w parku jest pokaz. Świetliki! Możesz szukać owadów, kiedy tylko chcesz, ale fajerwerki są raz w roku. Umówiłam się z babcią, że przyjdziemy przed zmrokiem, żeby mogła nas zabrać do parku. Lepiej się przygotujmy. Harcerki są zawsze przygotowane. Co spakowałaś? Wezmę kocyk, żebyśmy miały na czym usiąść. Bardzo sprytnie. A może coś do picia, gdybyśmy były spragnione? Świetny pomysł. Chodźmy znaleźć mój bidon. Zaczekaj, Max. Zaraz wrócimy. Świetliki. Dobrze, mam wodę, gdyby zachciało nam się pić i wygodny koc kempingowy do... Zaraz, gdzie jest mój kocyk kempingowy? Jeszcze przed minutą był tutaj. Podobnie jak Max. Widzę go. Max, kocyk będzie nam potrzebny na pokaz fajerwerków. Świetliki. Idziemy oglądać fajerwerki, Max. A koc kempingowy będzie nam potrzebny do siedzenia. Musimy niedługo ruszać, bo inaczej wszystkie najlepsze miejsca będą zajęte. Masz rację, Ruby. Zaraz się ściemni. Pokaz niedługo się zacznie.
Może przydałaby nam się latarka, żebyśmy nie zgubiły się w ciemnościach. O, już wiem! Możemy zabrać moją gwiezdną latarkę, którą babcia podarowała mi na urodziny. Zaczyna się robić ciemno. Czas ruszać do babci. Gwiazdko złota, gwiazdko z nieba, daj mi wszystko, czego trzeba. Tego tylko chcę w tę noc. Zobaczyć fajerwerków moc! Chyba mamy już wszystko. Latarkę, kocyk i... Chwila! Gdzie się podział mój bidon? Zostawiłyśmy go tutaj z... Maksem. Max, nie widziałeś mojego bidonu? Pokaż mi ręce, Max! Gdzie jeszcze może być? Po ciemku i tak go nie znajdziemy. Chodźmy, Luizo. W kuchni mam zapasowy. O nie! Czyżby grzmiało? Nie, to u mnie w brzuszku. W takim razie spakuję coś do jedzenia. Świetliki! Świetliki! Druhna drużynowa byłaby z nas dumna. Jesteśmy przygotowane. Prawda, Luizo? Mamy przekąski i wodę, wygodny kocyk i... A, wiesz, jakoś nie widzę tutaj twojej latarki. Max! Maxiu, nie chcemy się spóźnić na fajerwerki. Już dawno powinniśmy wyruszyć do babci. Widzę cię, Max. To moja latarka. Dostałam ją od babci. Świetliki! Owadów możesz szukać kiedykolwiek, Max. Ale jeśli nie wyruszymy teraz, spóźnimy się na pokaz. Tu jesteście! Babcia! Zastanawiałam się, dlaczego jeszcze nie przyszliście. Pokaz fajerwerków zaraz się zacznie. Pakowanie trwało trochę dłużej niż przypuszczałam, ale zobacz, o ilu rzeczach musiałyśmy pamiętać. Mamy pyszne przekąski i wodę do picia. I latarkę, żeby się nie zgubić. I wygodny koc piknikowy, na którym usiądziemy. Cieszę się, że pomyślałyście o tylu przydatnych rzeczach. Tylko... Ojejku! Co to za hałas? Wygląda na to, że przegapiliśmy pokaz fajerwerków. Co tam masz w tym bidonie, Max? Och, patrzcie, jak rozświetlają niebo. Są takie piękne, Max. Co za pokaz! Wiecie, zawsze powtarzałam, świetliki to takie stworzone przez naturę... Fajerwerki! Pokaz mody Maxa i Ruby. Babciu, możemy się dzisiaj pobawić na poddaszu? Oczywiście, Ruby. Pełno tam moich przeróżnych starych ubrań. Możecie mierzyć, co tylko chcecie. Hurra, hurra, chodźmy! Och, jejku. Tu jest cudownie, Ruby. Przecież mówiłam, prawda? Cześć, Max. Ty też chcesz się z nami tutaj pobawić? Pirat!
Maksiu, wiem, że to wygląda jak kufer pirackich skarbów, ale w środku jest coś jeszcze lepszego. Pirat! Max! O! Ruby! Widzisz, Max? Babcia trzyma tutaj wszystkie swoje piękne, stare suknie. Będziemy je mierzyć przed lustrem, Ruby? Aha! Luizo! Coś mi przyszło do głowy! Nie bawmy się w przebieranki! Nie chcesz się bawić w przebieranki? Nie, bo wolę się bawić w... Pirata? Pokaz mody! Och, Ruby! Ale fantastyczny pomysł! A wiesz już, co założysz na nasz pokaz? Nie mam pojęcia, Luizo. Zobaczmy, co tu mamy. Jako słynna światowa projektantka mody Ruby LaRose, sądzę, że w tej sukience będziesz świetnie wyglądać na naszym pokazie mody. Och, faktycznie leży idealnie, panno LaRose. O, jako słynna projektantka mody Louise Lala, uważam, że ta piękna sukienka jest wprost stworzona dla ciebie. Ulala! To znaczy panno Lala. Nasz pokaz mody będzie prawdziwie przełomowy. Pirat. Teraz musimy znaleźć strój dla Maxa. Nie może mieć za dużo koronek. Nie, musi być w sam raz. Nie uciekaj, Max. Sprawdzimy, jak w tym wyglądasz. Dziękuję, Max. Jest trochę przydługa. I dlatego zepniemy ją tym paskiem. Ach, panno LaRose, jeśli chodzi o modę, jest pani niezrównana. Dziękuję, panno Lala. Idealnie. Pomyślmy, co jeszcze nam potrzebne na pokaz mody. Już chyba wiem. Poszukajmy jakichś butów. Jasna sprawa. Pirat! W tych butach trudno się chodzi. Prawdziwa modelka musi się nauczyć chodzić we wszystkim. W tych butach będziemy wyglądać naprawdę bosko na naszym pokazie mody. O, trzeba znaleźć buty dla Maxa. Idealne! Pirat! Maksiu, luneta nie będzie ci potrzebna. Przymierz lepiej te stylowe buty. Nie wierć się! Tak, idealnie pasują ci do sukienki, Max. Są bardzo modne. Założę się, że nasz pokaz mody będzie prawdziwym hitem tego sezonu. Jeszcze nie skończyliśmy. Brakuje nam jeszcze kilku drobiazgów. Czas na dodatki! Przyda się pani szal, panno Lala? O, ależ tak, panno LaRose. I chyba też chce jakiś bransolet? Doskonały wybór. Max, nie jesteś jeszcze gotowy. Proszę, przymierz to. Idealnie. Czegoś wciąż mi tutaj brakuje. Chyba wiem czego. Żaden strój nie jest kompletny bez... uroczego kapelusika. O, Ruby, mogę go założyć? Oczywiście. Jak wygląda? Wprost olśniewająco. Proszę przymierzyć ten, panno LaRose. I jak w nim wyglądam? Przepięknie. Max, też musisz mieć kapelusz. Bardzo proszę. Jesteś bardzo elegancki, Max. Panno Lala, chyba możemy zaczynać nasz pokaz. Całkowicie się z panią zgadzam, panno LaRose. Babciu, przyjdziesz do nas? Nasz pokaz mody za chwilę się zacznie. Pokaz mody, mówicie? Chętnie, ja też się przygotuję. Nie mogę się doczekać. Pirat!
Uwaga, uwaga! Panna La Rose i panna Lala zapraszają na swój wspaniały pokaz mody! Arrr. Jestem gotowa! Zapraszamy wszystkich do świata mody! Urocza panna Louise Lala jest wcieleniem klasy! Pięknie, pięknie! Arr! A teraz olśniewająca Ruby La Rose w pięknej sukni z rękawiczkami, naszyjnikiem i super szałowym kapeluszem. O, fantastyczne! Arr! Za chwilę na wybieg wejdzie nasz ostatni model. Niezwykle przystojny i niezwykle modny Monsieur Max! Arr! Cudownie, cudownie! Co za wejście! Ale mam wrażenie, że czegoś tu brakuje. Czego, babciu? Tej papugi. Przecież chyba wszyscy doskonale wiemy, że bez papugi na ramieniu nie pokazałby się w porcie żaden modny... Pirat! Arr! Piosenka Ruby. I raz, i dwa. Gotowe. Rozruszałam palce i jestem gotowa do grania. Tu jesteś, Max. Muszę ćwiczyć, bo biorę udział w konkursie talentów. Luisa zawsze gra na wiolonczeli, Valeria umie pięknie grać na flecie, a Marta mówi, że w tym roku pokaże taniec biletowy. Może to miał być taniec baletowy? Tak czy siak, chcę grać na pianinie i śpiewać. W dodatku jednocześnie. A to wymaga ćwiczeń. Chcesz wystąpić ze mną w konkursie talentów? A co chciałbyś robić? Śpiewać. Śpiewać? Jaką piosenkę? Doskonale rozumiem. Ja też się nie mogę zdecydować. To musi być coś w sam raz. No nic, popatrzmy. No to może ta. Aha, idealnie. I raz, i dwa. Max, musisz sobie znaleźć jakąś cichszą zabawkę, żebym mogła ćwiczyć. Zgoda? A szczekający piesek na pewno nie należy do cichych zabawek. Co byś powiedział na taką piosenkę, Max? I raz, i dwa. Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, każdy tutaj ciebie zna. Nad chmurkami sobie siedź. Max, czy naprawdę musisz się teraz bawić pieskiem? Śpiew. Tak, twój piesek na pewno umiesz czekać, ale śpiewem to bym raczej tego nie nazwała. To naprawdę kiepski moment na hałaśliwe zabawy. Muszę się skoncentrować, a potem, jak już znajdę dla siebie piosenkę, spróbujemy wymyślić coś dla ciebie. No dobrze, chyba spróbuję jeszcze raz. Dla odmiany bez szczekania. Mi, 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 mi. Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma, każdy tutaj ciebie zna. Nad chmurkami sobie siedź, na nas tu. Max! Naprawdę muszę ćwiczyć, a ciężko to robić w takim hałasie. Śpiew! Kaczki nie śpiewają, Max, tylko kwaczą. Zapewniam cię, że to wielka różnica. Chciałabym, żebyś mi pomógł, Max. Muszę czym prędzej wybrać piosenkę, bo inaczej nie zdążę jej przećwiczyć przed konkursem. Ta piosenka i tak nie była odpowiednia. Za bardzo kołysankowa. Zobaczmy, co jeszcze tu mam. To jest dobra.
Mary małą owcę ma. Lubisz tę piosenkę, prawda, Max? Mam pomysł. Zmienię tekst piosenki na Ruby małą owcę ma. Publiczność lubi piosenki, które są bardziej osobiste. I raz, i dwa. Ruby małą owcę ma, owcę ma, owcę ma. Więc jej zaraz sianka da, a owca zrobi B. Śpiew! Max, to nie jest Ruby małą świnkę ma. Odłóżmy twojego kwiczącego prosiaczka z powrotem do wózka, dobrze? Na czym skończyłam? A, no tak, Ruby małą owcę ma. Ale mi się udał ten tytuł. Ruby małą owcę ma, owcę ma, owcę ma. Więc jej zaraz sianka da, a owca zrobi B. Ruby owcę karmić chce, karmić chce, karmić chce. Bo owieczka chętnie je, a potem zrobi B. Ruby zaraz idzie spać, idzie spać, idzie spać. Więc nie może siana dać, choć owca... Co ma znaczyć ten hałas? Jak mam ćwiczyć do konkursu talentów, skoro twój piesek szczeka? Twoja kaczka kwacze i do tego jeszcze kwiczący prosiaczek. O, to jest to! Już wiem, jaką piosenkę przygotuję na konkurs. A ty możesz wystąpić ze mną, Max. Mogą w niej być nawet nasze imiona. Śpiew! Max, zbierz wszystkie swoje zabawki i nakręć je, dobrze? A ja znajdę nuty do naszej piosenki. Pamiętam, że były gdzieś tutaj. Co zaprezentujesz na konkursie talentów, Valerio? Pomyślałam, że zagram Mrugaj, mrugaj, gwiazdko ma na flecie. Nie sądzisz, że to trochę za bardzo kołysankowe? Na pewno nie w mojej wersji. Ciekawe, z czym chce wystąpić Ruby. Max i Ruby farmę swą bardzo chcieli mieć, a na tej farmie im szczeniaczka się zaczęło chcieć. Słychać tu, słychać tam, z lewej, z prawej, wszędzie już. Max i Ruby farmę swą bardzo chcieli mieć, a na tej farmie kaczki im się zaczęło chcieć. Słychać tu, słychać tam, z lewej, z prawej, wszędzie już. Max i Ruby tu słychać, tam, z lewej, z prawej, wszędzie już. Max i Ruby farmę swą bardzo chcieli mieć. O! Co sądzicie o naszej piosence na konkurs talentów? Jest świetna. Nie wiedziałam, że planujecie wystąpić z Maxem w duecie. Ja też nie wiedziałam, Valerio, ale Max pokazał mi, że jego zwierzęta potrafią świetnie śpiewać! Mleczny ząb Ruby. Proszę, Max, babcia zrobiła też jedno dla ciebie. Co się dzieje? A, o nie! Brakuje mi jednego zęba! Jak to się mogło stać? Przed chwilą był na miejscu, a teraz go nie ma. Spójrz, Max. Widzisz? Po prostu zniknął. Babeczka! Max, skoro nie mam zęba, to wieczorem nie zostawię go pod poduszką w różce zębuszce. Muszę go znaleźć, a ty mi pomożesz. Pomyślmy, co zrobiłam. Wtedy przypomnę sobie miejsca, które odwiedziłam i będę wiedziała, gdzie szukać. No dobrze. Aha! Chodź, Maksiu. Grałam na pianinie. I raz, i dwa.
Potem podeszłam do drzwi, kiedy babcia przyniosła nam swoje słynne orzechowe babeczki. Prawda, Max? Babeczka? Dlatego pójdź poszukać przy drzwiach, a ja rozejrzę się wokół pianina. Dzięki, Max. Max, widzę cię, mały spryciarzu. Babeczka. Chodź, Maksiu. Mieliśmy szukać razem. Babeczka! Tutaj go nie ma. A tobie jak idzie? Co ty wyprawiasz? Babeczka? Jak tylko znajdziemy mój ząb. Ty rozejrzyj się tam. Ja pomyślę, co robiłam, zanim poszłam grać na pianinie. Może mój mleczny ząb wypadł tutaj? Babeczka! Max, jesteś takim głuptasem. Ale musimy znaleźć mój ząb, żebym w ogóle mogła myśleć o babeczkach. Przecież chyba chcesz, żebym go odzyskała, prawda? Więc zostawmy babeczki, dopóki nie rozwiążemy tej zagadki. Będziesz miał czas na zabawę homarem, jak już znajdziemy mój ząb, zgoda? Sądzę, że musi być na górze. Tutaj już wszędzie sprawdziliśmy. Pamiętam, że byłam w sypialni, zanim zaczęłam czytać mój podręcznik harcerski. Hej, panno niesforny loczek! Nie wiesz, gdzie się podział mój ząb? Ech, znikąd pomocy. Co ja robiłam, zanim zeszłam po schodach? Pamiętam, że czesałam włosy przed lustrem. Tu go nie ma. Znalazłeś, Max? Nie wiem, jak mój ząb miałby się znaleźć pod łóżkiem, ale i tak dziękuję. Sprawdzę w łazience. Dobrze, Max? Max? Ojej. Babeczka. Czyżbyś coś zgubił, Max? Myślałam, że pomożesz mi znaleźć ząb. Babeczka. Tak, ja też chcę zjeść moją pyszną orzechową babeczkę, Maksiu. I zajmiemy się tym niedługo. Jak tylko znajdziemy mój ząb. Proszę, tu będą bezpieczne. Zanim się ubraliśmy, przyszliśmy tu myć zęby. Pamiętasz, Max? Może ząb wypadł gdzieś tutaj? Nie. Hmm.
musimy się... Max! O nie! Samolot zaraz strąci... Babeczkę! Babeczka! Max! Mówiłam ci, że nie chcę jeść orzechowej babeczki, dopóki nie wiem, gdzie jest... O! Mój ząb! Widocznie wypadł, kiedy ugryzłam... Babeczkę! Dzięki, Max! Wrum, wrum, wrum! Gole Ruby. Kopnij, Luizo! Biegnij, szybko! Świetna obrona, Walter! Złapałeś piłkę! Obroniłeś 3 razy z rzędu! Aha. Wow! Teraz ty, Ruby! Dzięki! Naprzód, Ruby! Zabierz mnie do dowódcy. Uwaga, uwaga, powrócić na statek. Jestem robotem, jestem robotem. Strzelaj, Ruby! Gola! Dobrze. Uwaga, uwaga! O! Co to za hałas? To Max. Nie przeszkadza nam, że bawisz się robotami, ale czy mógłbyś się bawić troszeczkę ciszej? Trudno się skupić przy takim hałasie. Zgoda, Max? Dziękujemy. Jesteś gotowa? Możemy zaczynać. O! Zabierz mnie do dowódcy. Dowódca czeka na ciebie tam. Roboty! Spróbujemy? Ruby gra najlepiej na świecie! Lepszej zawodniczki nie znajdziecie! Naprzód, Ruby! Okej, Walterze. Tego gola na pewno nie obronisz. Zabierz mnie do dowódcy. Zabierz mnie do dowódcy. Max! Alarm! Alarm! Zagrożenie! Uwaga! Uwaga! Powrócić na statek! Jestem robotem! Jestem robotem! Robot? Robocie! Tego szukasz, Max? Zabierz mnie do dowódcy. Robot! Max, nie pozwól, żeby roboty wchodziły na boisko. Chcę strzelić gola Walterowi, a on jest świetnym bramkarzem. Potrzebny mi tylko jeden gol, dobrze? Dzięki, Max. Zabierz mnie do dowódcy. Jesteś gotowa?
możemy zaczynać. Jest bystra, puszysta, jest gwiazdą boiska. Jest bystra, puszysta, jest gwiazdą boiska. Naprzód, Rubi! No dobrze, Piłeczko. Wiesz, gdzie musisz trafić. Zabierz mnie do dowódcy. Niezła akcja, Rubi. Aha. Dziękuję. Uwaga, uwaga! Powrócić na sto! Zabierz mnie do dowódcy. Rubi, potłukłaś się? Na szczęście nic mi się nie stało. Max. Roboty? Roboty! Roboty! Jestem robotem, jestem robotem. Wiem, że lubisz roboty, Maksiu, ale proszę, pobaw się nimi tam. Zabierz mnie do dowódcy. Uwaga, uwaga! Alarm! 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 Jestem robotem. Twoja kolej, Luizo. Może spróbuj jeszcze raz, Rubi. Tym razem bez robotów Maxa. Dziękuję, Luizo. Rubi, Rubi, idź na całość. Kopnij piłkę, strzelaj śmiało. Naprzód, Rubi! Jesteś gotowy? Aha. Zabierz mnie do dowódcy. Naprzód, Rubi! Uwaga, uwaga! Powrócić na statek! Rubi daje radę! Jestem robotem, jestem robotem. Nieźle się kiwasz, Rubi. Dzięki! Ha. Alarm, alarm! Zagrożenie, zagrożenie! Zagrożenie! Hurra! Strzeliłam gola! Wiwat, Rubi! Aha! Tak! Świetny strzał, Rubi. Jak to zrobiłaś? Cóż, prawdę mówiąc, pomogły mi... roboty! Piaskowy zamek Rubi. Na plażowanie. Piękna pogoda. Uwielbiam moczyć nogi. Od razu mi chłodniej. A piasek łaskocze mnie w stopy. Woda! Zaczekaj, Max. Wiesz, co moglibyśmy razem zrobić? Zbudować piękny zamek z piasku. Woda! Najpierw zbudujmy zamek, a później będziemy się kąpać. Dobrze, Max? Max! Zbudujemy nasz zamek tutaj. Co ty na to? Chciałabym, żeby był jak prawdziwy, żeby miał wieżę i chorągwie i w ogóle wszystko. Zaczniemy od usypania wielkiej góry piasku. Na razie nie wygląda jak zamek, ale zobaczysz, co będzie dalej. Dobrze. Co zwykle jest w prawdziwym zamku? Woda! Tak, Maksiu. Zaraz pójdziemy się kąpać, ale najpierw pomóż mi zbudować zamek. Max, zrobiłeś dziury w ścianie zamku. Trzeba to będzie naprawić. Ale zaraz. Te dziurki wyglądają jak okna. Zupełnie jak w prawdziwym zamku. Świetny pomysł, Max. Woda!
Jeszcze nie skończyliśmy, Max. Proszę, może znajdziesz coś, co przyda się na budowie. Na przykład jakieś ładne muszelki. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie na plaży, jeśli ma się oczy otwarte. Sasza szuka muszelek. Sasza szuka muszelek szczególnie. Ups, coś pomieszałam. Bardzo śliczne piórko. Zamkowe wieże trzeba stawiać bardzo ostrożnie, bo inaczej wszystko może się zawalić. Powolutku, powolutku. Tak, nasz zamek z piasku ma już mury i wieże. I okna. Czego jeszcze może brakować? Znów to piórko. O, to piórko może być chorągwią. Zobacz, Maksiu, nasz zamek ma chorągiew. Teraz nasz zamek ma basztę i wieżę strażniczą. Znalazłeś ładne muszelki do budowy zamku? Fuj! Max, miałeś przynieść muszelki, a nie jakieś wstrętne wodorosty. Te wodorosty wyglądają trochę jak krzaki, zupełnie jak w prawdziwym zamku. Proszę, teraz mamy mury i wieże i okna i chorągiew i krzaki. Dzięki, Maksiu. Co jeszcze jest w prawdziwym zamku? Woda! Już niedługo oboje będziemy się kąpać, ale najpierw skończymy zamek. Wiem, czego jeszcze nam trzeba. Bramy! Każdy zamek musi mieć bramę. Rozejrzyj się jeszcze za muszelkami, a ja zrobię bramę. Wróciłeś po kolejne skarby, Maksiu? Teraz król, królowa i księżniczki mogą wchodzić i wychodzić. Ten kawałek drewna będzie świetnym mostem zwodzonym. Położymy go tutaj, przed bramą. Proszę, teraz mamy most zwodzony jak w prawdziwym zamku. Dziękuję, Max. Ale nadal przydałaby się... woda! Nasz zamek jest już prawie gotowy. Jak tylko skończymy, pójdziemy się pobawić w wodzie. Chyba pójdę rozejrzeć się za muszelkami. Pilnuj zamku pod moją nieobecność, dobrze? I nie pozwól, żeby coś się z nim stało. Na pewno znajdę tu jakieś ładne muszelki. Zobacz, jaka jestem nieostrożna. Idzie przypływ i nawet nie zauważyłam, że zamoczyłam sukienkę. Masz rację, babciu. Fale spłukały ślady moich stóp. O nie, nasz zamek. Zbudowaliśmy go za blisko morza. Max, ratuj zamek! O! Max? Dziękuję, Max. Proszę, tylko spójrzcie. Wygląda zupełnie jak prawdziwy zamek. Ma mury,
Wieże? Okna, chorągiew, krzaki i bramę z mostem zwodzonym. I ma nawet fosę pełną wody! Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni. Polska Telewizja Polska, Agencja Filmowa, reżyseria Dorota Kabęcka, dialogi Joanna Kuryłko na podstawie tłumaczenia Łukasza Rosińskiego, dźwięk Wiesław Jurgała, montaż Danuta Rajewska, opracowanie muzyczne Piotr Gogol, tekst piosenki Wiesława Sujkowska, kierownik produkcji Krystyna Dynarowska. Wystąpili Katarzyna Tatarak, Agnieszka Kunikowska, Iwona Rulewicz, Anna Apostolakis i Janusz Wituch. Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Paweł Galia. Dialogi Marcin Bartkiewicz. W wersji polskiej udział wzięli Katarzyna Tatarak-Walentowicz, Iwona Rulewicz, Agnieszka Kunikowska, Anna Apostolakis-Gluzińska, Anna Steiner, Janusz Wituch i inni.